Grób Krzysztofa Kowalewskiego nabrał nowego sznytu. Nie wszystkim może przypaść do gustu. Krzysztof Kowalewski plus 83 l. Pochowany jest w grobie rodziców, Cypriana Kowalewskiego, ekonomisty, dyrektora fabryki papieru, który został zamordowany przez NKWD w Charkowie, oraz Elżbiety Kowalewskiej plus 62 l. która była aktorką żydowskiego pochodzenia. Mogiła na Starych Powązkach lekko się zmieniła. Pojawiły się tam znicze, które nie wszystkim się podobają. Na grobie Krzysztofa Kowalewskiego nie było wyrytego jego nazwiska na płycie nagrobnej. Znajdowała się jedynie tabliczka z danymi personalnymi, którą podtrzymywały figurki dwóch małych ptaszków. Mogiła była także pobrudzona woskiem od zniczy i wymagała posprzątania. Być może dlatego zdecydowano się na oryginalny krok. Na grobie nie ma zwykłych zniczy. Zastąpiono je specjalnymi zniczami elektrycznymi. Nie ma także już pozłacanej tabliczki z nazwiskiem. Teraz na płycie ustawiono srebrną tabliczkę, która została umieszczona w przezroczystej obudowie. Taki rodzaj światełek i lampek może nie wszystkim się podobać. W Polsce na grobach stawiane są przeważnie tradycyjne znicze, a te elektryczne uważane są za pewien rodzaj ekstrawagancji. Syn słynnego amanta PRL pokazał go lasów. Zasłynął z cominką tu. Kuba Kowalski, 42 l. To syn nieżyjącego już aktora, Władysława Kowalskiego plus 81 l. Znanego z takich produkcji jak Kolumbowie, Podróże pana Kleksa czy Sposób na Alcybiadesa i jego żony, aktorki Moniki Sołubianki, 74 l. Reżyser teatralny nie ukrywa swojej orientacji seksualnej. Będąc w Amsterdamie zrobił zdjęcie golasom jeżdżącym na rowerze. Kuba Kowalski jest też dramaturgiem. W młodości studiował sinologię na Uniwersytecie Warszawskim i w National Taiwan Normal University w Tajpej na Tajwanie. Skończył również reżyserię teatralną w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie. Wiele lat temu zrobiło się o nim głośno, gdy wystąpił na plakatach razem ze swoim słynnym tatą, Władysławem Kowalskim. W 2013 roku aktor pojawił się z synem na specjalnych plakatach kampanii przeciw homofobii pod tytułem Rodzice, odważcie się mówić. Na billboardach można było zobaczyć podpis: Władysław, ojciec geja, syn nauczył mnie, jak ważne jest być sobą. Kuba Kowalski jest aktywny w mediach społecznościowych. Niedawno był na Paradzie Równości w Warszawie. Teraz pokazał zdjęcie rajdu golasów po Amsterdamie. Jest to cykliczny przejazd na turystów pod tytułem Światowy Przejazd Rowerem Nago, który został zapoczątkowany w 2001 roku w hiszpańskim mieście Saragossa.